Hej, witam was serdecznie z tej strony Kinezyna. To jest kolejny odcinek Rime. Udało nam się ostatnio uruchomić ostatni wiatrak, ale niestety nie udało mi się nic więcej z tym zrobić, bo musiałam kończyć. Ale teraz znów mamy tu panów ludków, którzy sobie tutaj stoją, bo się zrobiło ciemno. Ja pojęcia nie mam, co już widziałam, a czego jeszcze nie. I się gubię. Dobra, stamtąd przyszłam. Stąd zeszłam. W ogóle jest jakiś hałas w tle, w które nie wiem skąd się bierze. Aha, bo to jest ta cała przecież ta. Wszystko zrozumieliście, nie? To jest ta cała przecież ta. Wszystko jasne, w ogóle brawo dla mnie, nie? Okej. Ja chciałam iść najpierw może tam. Proszę się mnie nie bać, ja nic wam nie zrobię. Przynajmniej nie planuję nic wam zrobić. Jestem ciekawa, co tu jest i chciałabym to zobaczyć. Jaka taka złowieszcza muza się tu zrobiła. Patrzcie, tu jest ten taki biały, tak jak wtedy widzieliśmy. I znowu właściwie ani to się nie zalicza jako znajdźka, ani właściwie to nic nie robi, więc jestem właśnie bardzo, bardzo ciekawa, dlaczego, znaczy co one robią, znaczy co one dają, pojęcia nie mam, tak szczerze, ale trudno, znalazłam, to najważniejsze. Ja stąd przyszłam. Ja chyba stąd przyszłam. Czy nie? Bo tak. Kurczę, za nic nie pamiętam. Chciałabym nie ominąć żadnej znajdźki, ale jednocześnie mam wrażenie, że nie ma szans, żebym czegoś nie pominęła. Bo tu jest jakoś strasznie dużo odnóg. Tak, stamtąd przyszłam, przynajmniej tyle wiem. Bo teraz już rozpoznaję to miejsce. Tu już byliśmy, więc nie. W większości tych miejsc już byliśmy. To jest pytanie, czy gdzieś tu jest jakiś sekret. Ja mam wrażenie, że owszem, pewnie może nawet nie jeden, ale ja kurczę, kompletnie nie wiem, w którym miejscu już byłam, a w którym jeszcze nie, bo to jest wszystko bardzo do siebie podobne. Jak się staram rozglądać, że może coś zobaczę takiego ciekawszego, bo ja się tu wspinałam przecież całą tą drogę. Tylko co prawda wtedy gonił mnie ptak, więc... Mogłam coś ominąć, ale... Kurczę, czy gdzie, czy co, to już ciężko stwierdzić. Tu jest jakiś eblewat. Czy mogę tędy przejść? Mogę, czy nie mogłam... A nie, patrzcie, nie mogłam tędy. Tak, znalazłam kawałek emblematu. Ciągle mam wrażenie, że jednak mimo wszystko... jest tu coś więcej. To miejsce było dość, tak powiem szczerze, wyeksponowane. Dlatego zauważyłam i dlatego tu przyszłam. Ale tak całkiem szczerze, to nie wiem, czy będzie coś dalej.
gdzieś. Ja chcę też spędzić nie wiadomo ile czasu na błądzenie tu po okolicy. Bo ani to dla mnie ciekawe, ani dla was. Tu chyba trzeba iść dalej. Tak wygląda, nie? Kurczę, jeszcze tam jedno miejsce mi nie daje spokoju i oczywiście później sprawdzę to. Aha, ale fajnie, tylko że to bym chciała teraz... A nie, to mi się nie... Dobra, nie chcę mi się wracać taki kawał. Bo teraz nie mogę wrócić tą samą drogą, bo musiała, nie wiem, spać na sam dół i kto wie, czy którędy jeszcze się po prostu przedostać. Więc po prostu chodźmy tu. I tyle. To jest po prostu wyjście, którym tu weszłam. A, to wcale nie jest dalej. Tak będę musiał się cofnąć. Skomplikowane, wiecie, że to miejsce takie jest dość skomplikowane. Tak, cieszę się, że ja używam dzisiaj bardzo wielu elokwentnych słów i w ogóle. Znaczy słowa chyba nie mogą być elokwentne, człowiek jest elokwentny. A słowa mogą być mądre na przykład. Próbuję znaleźć teraz jakieś mądre słowa, ale kompletnie nie mogę. Nic mi nie przychodzi do głowy. W sumie, zresztą, jakie jest kryterium, że słowo jest mądre? Pojęcia nie wiem, gdzie bym iść, tak szczerze. Popularnie, dalej nawet. To jest trochę smutne. Może jednak w tą dziurę, którą tu chciałam wejść. Tak, to by było w sumie najbardziej prawdopodobne. Co mówiłam, że chcę się cofnąć, bo chcę coś sprawdzić, to... możliwe, że to jest po prostu fabularnie dalej. Tak naprawdę. Bo jakby nie mam innego wyjścia, opatrzcie, jeszcze się zapisało, więc to już w ogóle sugeruje, że to jest dalej. Tak, to jestem na 100% pewna, że to jest po prostu dalej. Patrzcie, schowali tam sekret. Tak niezbyt go schowali, tak szczerze, bo świeciły się tu wazony na wejściu. Czy to jest ostatni kawałek emblematu tego drugiego? Tak. Fajnie. Myślę, że raczej ciężko było ominąć ten sekret. Bo trzeba było naprawdę... Wow, prawie spadłam. Trzeba już byłoby naprawdę... zamknąć oczy chyba i iść zamkniętymi, żeby go nie zobaczyć. Wow! Mój kot właśnie spał 4 godziny, po czym wstał, przekręcił się, poszedł, znalazł inne miejsce i położył się do spania z powrotem w innym miejscu. Taki to ma życie. Dzień dobry panom, ja tylko przechodzę. Ja mówię, to taki monumentalizm się... Ja już mówiłam, że to monumentalizm, tak. Bo zachwycałam się słowem monumentalny. Czekaj, lisie, za szybko biegniesz. Ja tak szybko nie potrafię. Właśnie, oni są tam na moście, nie wiem, czy ich widzicie. Przyjdę, lisku, już jestem obok ciebie. Co, ale że tutaj? No dobrze. Jak mówisz tak, że tutaj, no to co? Będę się, że tak powiem, spierać. No nie będę się spierać.
to wygląda na wcale nie takie proste. Się mogę gdzieś jakoś tu wspiąć? Tu mogę? A mogę, patrzcie. Jest... jak na elementy zręcznościowe w grze, to są wyjątkowo niewkurzające. Tak szczerze, przynajmniej póki co. Ale już dość dużo tej gry było i widzę, jak na czym one polegają i są naprawdę mało frustrujące. No, to było zaplanowane. Jak klikam spację po prostu jeden raz za dużo. No i też to, że jak widzicie, spadłam i praktycznie zaraz obok mnie gdzieś tam wyrzuciło, a nie 100 km dalej. Gdzie muszę od nowa całą wieżę na przykład się wspinać. To jest po prostu strasznie frustrujące, takie rzeczy. Dobra, wskakuj, wskakuj, wskakuj. Chyba po tych można się wspiąć, co? Ło! To było straszne? Biedny ptaszek? Co wyście mu zrobili? Ej! Czy wy mu spaliliście gniazdo? Czy ja nie wiem, czy to oni, czy to burza. Bardzo prawdopodobne, że to jednak burza, ale trochę mi jednak żal. Biedny ptaszek. Kurczę, serio? Jest mi po prostu żal tego ptaka, tak jeszcze tych przetoczyliśmy kulką. On se tylko bronił gniazda, no. Ojeju, biedny. Wow, patrzcie, ja w ogóle jak nim kieruję, ale ja nie potrafię... Nie potrafię być na tego ptaka wściekła w żaden sposób. Tak szczerze. To było po prostu najnormalniej w świecie żal. Zobaczcie, no ej. Ja nie wiem, czy oni to specjalnie zrobili w ten sposób. Zobaczcie, rozpadł się na dole. Ale no seryjnie, mimo że on chciał nas cały czas zamordować, to seryjnie tego ptaka zrobiło mi się po prostu najzwyczajniej w świecie żal. Musimy teraz... Tak, Lisku, już nie musisz szczekać, jestem tu. Potrzebujemy cienia... Tu... Okej, tu? Nie tu. Tu. I teraz musimy... sami stanąć na górze, żeby otworzyć drzwi. Znamy tę sztuczkę. Jej, udało nam się. W ogóle burza nadal jest. Aczkolwiek zrobiło się tu ładniej. Jaka wielka jest ta burza. Chciałam... przychodzę tu tylko dlatego, że chciałam zobaczyć ten świat w tym takim pomarańczowym świetle jeszcze. Serio, mam wrażenie, że jeszcze jakiś sekret, znaczy na pewno nie jeden, po prostu gdzieś tam się mi jeszcze zapodział. Wielka muza w tle. No i nic, no, pozostaje nam iść dalej. Patrzcie, tak jak ostatnio, tam były schody, na których był lisek, bo spotkaliśmy liska i ten, a tutaj jest ta historia o ptaku i piorunach. Ciekawe, czy spotkamy, bo w ogóle pragnę zauważyć, że przez cały ten etap z tym ptakiem nie spotkaliśmy chyba ani razu pana czerwonego. Chyba nie przestanę go panem nazywać. Więc spoko.
Może teraz go spotkamy znowu. Czy ja tam widzę drzewa? Ja już widzę coś pięknego tam. Czy to jest kolejny świat, w którym będziemy rozwiązywać zagadki? Bo to chyba jest w ogóle podzielone właśnie na takie etapy, na takie światy jakby, w których jakieś rzeczy robimy. Ale to jest ładne, po prostu... Ja wiem, że to nie jest jakaś hiperrealistyczna grafika, ani jakoś nie wiadomo jaka wybitna, ale mi się i tak bardzo, bardzo podoba klimat tej gry pod tym względem. Czy teraz jesteśmy znowu w tym takim śnie? Czy ja się mogę ruszać? Ja mogę ruszać kamerą, okej, dobra. Bo przez chwilę się zastanawiałam, czy coś się zadziało po prostu. Facet w czerwieni. Czy dowiemy się o nim coś więcej w tym momencie? Nie. Czekaj, chyba pierwszy raz tak z bliska bardzo mogliśmy na niego spojrzeć. Nic mi to nie dało. Ale zawsze. Tak, czyli przeszliśmy jakiś kolejny etap. A mnie ciekawi, ile ich jest w ogóle. Z tego co wiem, gra jest gdzieś tak na około 10 godzin. To pewnie zależy, jak szybko ją przechodzisz. Ale wydawała mi się takim rozsądną długością. Zanim zaczęłam nagrywać, sprawdziłam po prostu, jak długo trwa, ale ile jest jakichś takich etapów, to pojęcia nie mam. I mówiłam, że to będzie ładnie. Zdecydowanie bardzo ładnie jest. Tylko znowu te etapy wydaje mi się strasznie duże takie, że te pomieszczenia są takie strasznie duże. Ja potem się martwię, że ja nie obejrzałam wszystkiego, co chciałam obejrzeć. Tu drzwi, jakieś setki drzwi, jakieś setki miejsc, do których możesz iść. Fajnie, tu są w ogóle... Aha, tu po prostu wyszłam na górę. Podejrzewam, że one się po prostu w jakiś tam sposób łączą i w sumie tyle. Ale to jest idealne miejsce, żeby gdzieś tam wśród tych wszystkich korytarzy schować jakiś skarb. Więc muszę chociaż trochę je przebiec. Wow, ja coś tu nie gra. Ja nie rozumiem, jak to działa. Tam nic nie było. Nie ma więcej korytarzy, prawda? Nie, jest jeszcze taki korytarz tutaj za drzewem. Ciekawe, gdzie on mnie zaprowadzi. Do jakichś wodospadów. Kurczę. Chciałabym iść za daleko, bo chciałabym wszystko obejrzeć. Ale jest tu tego strasznie dużo. Nie! Ej! Oni mnie tu zamknęli! Dlaczego? Okropne. W ogóle te korytarze są bez końca. Tu zapowiada się cudowna zabawa. W początku było wiadomo, że to jest bezkońcowy korytarz, ale co, ja będę biec i co? Okej, dobra, oni...
naprawdę sobie igrają z moim mózgiem biednym. Co jest smutne, bo po prostu mam wrażenie, że ominęłam przez to jakieś skarby. Aczkolwiek nie powiem, efekt fajny, nie? Takie rzeczy są naprawdę fajne. Takie zabawy z graczem. Troszkę psychologiczne. Jest jakiś zbiornik wodny i to chyba do niego muszę wejść. Dlatego jeszcze obejrzę, czy czegoś tu więcej nie ma, ale nie wygląda, żeby było... Ej, to jest tron! Motyw tronu też się już wcześniej pojawiał przecież. I to jest kolejny tron. Z jakimś... Wygląda to coś jak jakiś drzewiec, a nie jak człowiek, ale... O, rybki. Dobra, znowu mamy bąbelki. To było głęboko, więc się zastanawiałam, czy przeżyję tyle czasu. To już woda nie jest taka czysta, jak była tam w tamtym morzu. No muszę przyznać, że ta lokacja póki co podoba mi się po prostu najbardziej, bo taka jest dżunglowa trochę i są jakieś kryształy i w ogóle jest, no, nie jest przepiękna. Ale jest jednocześnie też chyba najbardziej konfudująca z nich wszystkich. Co też jest plusem, bo znowu jest coś, czego się kompletnie nie spodziewałam i wydawało mi się, że ta gra już pokazała wszystko, co mogła. A to nagle znowu jakiś nowy pomysł. Co bardzo doceniam. Jednak mimo wszystko. Bo jakby nie patrzeć, no to jest zdecydowanie jakiś interesujący twist. Tu jest dziura, do której ja muszę wpłynąć. No ja po prostu muszę. Tylko, że tu nie ma tlenu. W ogóle? Wcale? Tu jest tlen. Tu to ja się dopiero zgubię. Albo umrę z braku tlenu w tym momencie. Wow! Tak, tu jest sekret, ale kurczę, jak schowany! Masakra! Tutaj to nie ma szans, że znajdę wszystkie, bo przecież to w ogóle... Ile kilometrów trzeba było przepłynąć, żeby w ogóle się dostać do tego czegoś? A najpierw, żeby w ogóle, żeby dostrzec, że to w ogóle tu jest. Więc fajnie. No dobra, no. Daleko jeszcze do wyjścia. Tu w ogóle właśnie nie było tlenu, nie? A... Dość daleko było bez tlenu. No właśnie, w sumie to jeszcze jest tak zrobione było, żebyś miał wątpliwości, czy płynąć tam, czy tam w ogóle jeszcze będzie tlen, nie? Ej, łap bąbelka. Ło, no przestrzenie, jakie musimy tu pod wodą pokonać, to są po prostu jakieś kosmiczne. Znaczy nie są kosmiczne, ale wiecie, takie określenie, że duże. Bo takie same w sobie przestrzenie to raczej są takie świątynne. O panie, no po prostu olbrzymie to wszystko jest, no. I zaraz stracimy przytomność. Ja tu się jeszcze staram rozglądać, czy przypadkiem nie można gdzieś wpłynąć, ale ja tu ledwo co widzę.
No, 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 no. Okej. Nie powiedziane, że nic nie ominęłam. Zresztą jak wszędzie. Ale to zdecydowanie było skomplikowane. Ło! Dzień dobry. Panowie się mnie nie boją? Nie. Ci się mnie nie boją. Ci blokują mi drzwi. Ja podejrzewam, że oni boją się światła i trzeba jakoś to ogarnąć. Właśnie. Tędy. Przepraszam, ja was nie chcę straszyć ani w ogóle, ale stoicie mi na drodze, a ja muszę iść dalej. Ej, tu znowu są ci ludzie zastygli. Oni mnie strasznie straszą. Strasznie straszą. Są przerażający. Ciekawe, czy oni kiedykolwiek żyli. Zobaczcie, w ogóle to pokazuje ta cała grafika, która tu jest. Pokazuje, że ci te stwory, które spotykamy, były kiedyś ludźmi. Pozamieniły się w te stwory. To jest przykre. No dobra, dokąd teraz? Tam się nie da płynąć. Nigdzie, prawda? Spłyniemy tu i tu jest jakaś olbrzymia, niedorzecznie wielka przestrzeń. Ale naprawdę niedorzecznie wielka. Tu chyba się da wyjść nad wodę, więc może ja bym to zrobiła. Jej, tu jest lisek. Ale ja chciałam jeszcze zobaczyć jednak w takim razie pod wodą, bo może coś tutaj jest, skoro jest taka wielka przestrzeń. Może do jakiegoś bąbelka? Coś tam było, ale generalnie nie było tam żadnego skarbu. Teraz to chyba nie przeżyjemy, bo żadnych bąbelków tutaj w tej okolicy nie ma. Tu są, ale to chyba za... Dotrwamy? Patrzcie! Już się praktycznie topił. Ale jeszcze dał radę. Aż mi się nie chce wierzyć, że taka wielka przestrzeń, a nic tutaj nie ma. Ale to wygląda. Spłyniemy na powierzchnię. No, wychodź. Wow! Czy wy to widzicie? To jest po prostu znowu cała... Cały taki sejmik tych... stworów. Już idę, lisku, no nie szczekaj, czekaj. Idę, idę. No, 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 jestem. Wow, ale tu jest... pięknie. Tak, lisek nas prowadzi. Oczywiście nie idziemy od razu za nim, tylko najpierw oglądamy, co jest w okolicy. Strasznie zamrożeni ludzie, oczywiście. Dostałam osiągnięcie za to, że stukłam słoje. Ej, dziurka od klucza tu jest. No
wiem, że trzeba iść w drugą stronę od lisa. No niestety matka jego umarła. Król się załamał po jej śmierci. Chociaż myślę, że te w ogóle dziurki od klucza to chyba są najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o takie wskazówki, o historię. Przyjdę, lisku, nie denerwuj się tak na mnie, no kurczę, wkurza się na mnie, jak za nim nie pobiegnę, jak nie wiem. Znaczy wiem, że on służy jako taki... Lisku? A jak ja mam tędy przejść? Ach. Spoko. Kto o mnie nie pomyślał? No. Już tu do góry. Hop. Okej. Przyjdę. Już jestem prawie. Okej, co my tu mamy? Mamy tu zagadkę. Lisku, co ty tak... Nigdy mnie aż tak nie... Nie prowadziłeś, że po prostu... Za rączkę. Wow. Aha, bo to na chwilę rozjaśniło. I prawie nie zdążyłam. Okej, ale gra mi się tu zapisała. Czas już jest odpowiedni. Kolejna zagadka nas czeka. Ja myślę, że to jest dobry moment na to, żeby skończyć. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że nowa lokacja wam się podoba. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!